Hopla, moi drodzy, gramy w Animal Revolt Battle Simulator. Kogo damy do walki dzisiaj? Kogoś trzeba dać do walki. Damy do walki dzisiaj. Właśnie, mapę trzeba zmienić, tak? Ta mapa jest jakaś beznadziejna. New map. New map, proceed. Nie rock. Czek, 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 czek. Landscape. O, właśnie, taki. Może być. Co damy? Pojedynek. Zwierzęta. Niedźwiedź polarny. To może być ciekawe. Niedźwiedź polarny. Albo inaczej. Dwa niedźwiedzie. Trzy niedźwiedzie polarne. Kontra. Słoń. Tak? Tylko, że team... Dobra, bo ja zapomniałem, żeby tutaj team 2 zawsze robić. I uwaga! Gotów? Jak tu się przybliża? Jak tu... O! Jezu! Wgryźli się! Ty, jednego chyba przewróciło. Nie, żyją, żyją! Ty, pod niego wszedł w ogóle, co jest grane? Chłop, niedźwiedź. O Jezu, dobra, tego porobił. Dwóch porobił. Nie, jeden żyje. Bo on ma takie wielkie... rog... O Jezu, jak to się nazywa? To są kły? Nie, jak to się nazywa? Kości. Ale, kości, ale... No i słoń porobił, moi drodzy, słoń porobił. Ale gdyby do tego wszystkiego, moi drodzy, lewice kontra prawice, gdyby do tego wszystkiego dołączyła się żyrafa i hipopotam w innych teamach, tak? A na domiar jeszcze nosorożec i tygrys. Tigre. Uwaga. O. No kurwa. To już? Tygrys zginął? Ale żyrafa ma, ale ma, ale racice idą, pa. Pa, 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 pa. Przegrałem, ale bo to mój team to jest niby pierwszy team. Uwaga, idą dalej. Słoń go w dupsztal, tak jest. Dobrze, hipopotama, dawaj, bigo, 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 tak jest. Nie, 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 bo on się wgryzie. On nie możesz mu dać. Ucieka, ucieka, ucieka. Goń go! Goń go! Czemu on ucieka? Co się stało? Goń go, tak jest, w dupę, w dupę, w dupę. Dogonił go. Dobra. Teraz trzeba zrobić inną scenerię. Teraz trzeba zrobić scenerię. Oho. Dobra. Patrzcie. Big Scorpion. Big Scorpion kontra Big Pająk. To teraz niech przymkną oczy osoby, które nie lubią takich zwierzątek. Kontra. Aha, to jest jeden team. Drugi team. Dwie czerwone mrówki. Bo wiadomo, mrówki chodzą w stadzie. Big Pająk. Big Pająk. I do tego wszystkiego, moi drodzy, Małpa Harambe. Na środek.
Uwaga! Go! Jadą. O kurde. Pająk z mrówką. Chyba ta mrówka została porobiona. Nie no, mrówki odpadają, słuchajcie. O Jezu, małpa odpadła. Kto wygra? Pająk czy skorpion? Kto ma mocniejszą truciznę? Sparaliżowało. Sparaliżowało. Skorpion zwyciężył, moi drodzy. Skorpion. Pancerz jednak ma najmocniejszy. Ty, dobra, teraz będzie pojedynek małp. Big małpa kontra małpa z młotem. Uwaga. Ciul. Co jest grane? Ale... Ale mu sprzedaje gongi. O kurde, gościu. Ty, wygrała małpa Thor. Małpa Thor. No, nie no, z tym młotem to słabo. Ale możemy wielką ustawkę zrobić małpy. Tak. Big ustawka z małpami, czekajcie. Dużo małp. Planeta małp. Zaraz kartę graficzną nam wywali. Dobra, małpy kontra... Kontra kto? Kontra ludzie. Kobieta! Małpy kontra... A nie, czekaj, co ona robi? To są samobójczynie. Team musimy zmienić, wiem. Małpy kontra ludzie takie. Dobra? O, już spadają klatki. Dobra. Uwaga, start. O, jest. Idą. Oła. Ale klepią. Ale pasuje, ale pasuje. Rozkręcają się. Ludzie nie mają szans. Ty. Chyba ani jedna małpa nie ucierpiała w tym zdarzeniu.
Dobra. Małpy razem silne. Dobra, teraz musimy zrobić... Dizonaury. Husaria. Dobra, zróbmy husarię. Husaria. Kontra. O kurde, jakieś golemy. Węże. Green Anaconda. Dobra. No to zobaczmy w takim razie. Aha. Znowu to samo. Jezu, nie zapomina, zapominam, no. Uwaga, czas start! Oho! Gryzą, gryzą, gryzą. A jak diabeł w pytona. Jeden koń zginął. Drugi. A to już zostały ostatnie węże tutaj chyba. Koniec. Koniec, moi drodzy. Chcecie zobaczyć, jak działa husaria kontra trzy ogromne węże? Pięć. Uwaga. Wow! 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 Konie, konie, patrzcie jak konie kopią. Kopytami. Zrobiłem test, moi drodzy, tego routera bezprzewodowego. Ile bateria w nim wytrzymuje? To wczoraj go włączyłem o godzinie w pełni naładowany. Wczoraj go włączyłem o godzinie 16 i cały czas chodził włączony bez żadnego uśpienia. I robił sieć do teraz i jeszcze ma 40% baterii.
To całkiem dobrze nawet. Znaczy bez obciążenia. Jestem ciekaw, jak obciążenie by wpłynęło na niego znacząco. Dobra, ptaszki śpiewają. Daj T-Rexa. Czy korzystasz z tej sieci? Tak, znaczy miałem podłączone w nocy tam jakieś ściąganie czy coś, ale wiesz, nie było. Jakby, najlepiej to by było, jakbym i ściągał i uploadował, nie? Dobra, wyścieliście jakiegoś T-Rexa. Dobra, to zróbmy T-Rexa. Ale ja już z T-Rexem, husaria z T-Rexem to była, to już kiedyś robiłem. To zróbmy innego. Zróbmy takiego. To są moje ulubione dinozaury z młodości. Tymi lubiłem najbardziej się bawić, jak miałem takie plastikowe. Stegozaurusy. Nie wiem czemu, no po prostu jakoś tak mi się podobały, że miały takie właśnie wypustki i te ogony takie, no fajne to były. Dobra, zobaczmy. Husaria z dinozaurami, pamiętam z historii, to była ta bitwa. Dobrze. Brajo, brajo. To jest... To nie. Ja bym zrobił, moi drodzy, coś takiego bardziej realnego, bo Husaria już nie istnieje, umówmy się. Te dinozaury też, ale coś aktualnego. Jakieś baby by były, na przykład feministki jakieś, tak? Czy są jakieś podobne do feministek? Pokażcie, czy to jest podobna do feministki jakaś. No jest, moim zdaniem. Cieszę się, że jesteście. To jest Angry Joe. Dziękuję ci bardzo, Olse... Olsonegde. Pozdrawiam gorąco, Olsonegde. I dajmy do tego... Kto to jest? Coward Call. Nie znam chłopa. Ale... One by musiały z jakimiś politykami walczyć. Dobra, ja wam powiem. To jest strajk. Oblężenie Sejmu. Więc zobaczmy, jak zostaną teraz spacyfikowane. No, mam nadzieję, że do takiego czegoś nigdy nie dojdzie. No dobra, a zobaczmy takiego jednego. Aha. A on potem przeładować musi. Ty za... I co? Dym wypuścił. Dobra, tarczownicy. Teraz. Nie, oni strzelają na siebie. Dobra. Team 2. No, krótko. Jakieś dymy zrobili. Jakieś dymy powstały.
No i koniec. Czyli jeden policjant musiał na służbie. Polec. Ale sprawdźmy, co to jest to FPS Avatar. Co to on robi? A, bo oni jakieś dymy zapuścili do niego, dobra. Dobra. To zobaczmy. I ona będzie strzelać. Czy to on będzie się czymś bronił, czy nie? Takie są kobiety. A zróbmy taki pojedynek. Golem. O kurde, jaki golem. Hellhound. Demon. Dzioboł. Tu jakieś satyry. Demoniczny pojedynek. I szkielety. Ty, golem robi salto. Dobra, szkielet rozwalony. Yes. A ten też już nie żyje. Dobra, Hellhound też chyba. I golem salto robi, moi drodzy. Gachi rolę robi. Golem robi rola. Walczy z demonem. Ja, no demon. O jest, jak się rozwalił. No i zrobił Gachi rola. Fikołka robi golem, tak, zrobił fikołasa. Demon kontra feministka? Nie, no bez przesady. Już nie męczymy ich. Ale mogę zrobić całą sagę Harambe. Big Harambe. Dobra, najbardziej popieprzony... Czekajcie. Najbardziej popieprzony pojedynek. Rakietowy słoń. Do tego hydra. Ta. Do tego... Golem. Do tego... Małpa. The Big Monkey. Do tego T-Rex. Ja i cowiek. I cowiek i małpa. I na środku będzie, moi drodzy, co? Na środku będzie baba. Let's go! Poleciała! Dobra. Ty, golem! Hydra zjadła golema, pa! Hyderka urwała golemowi, ale oni robią. Ten go w tyłek uderza. Golem padł. Rakietowy słoń. T-Rex jak się wgryzł. Słoń odpadł. Ty, to kto zwyciężył? A oni walczą ze sobą. O tak. Pojedynek. Ty, Godzilla wygrała chyba. Nie, Hyderka jeszcze żyje. Ale nawala, ale bije. Ale ją. Oj, oj, oj. O, dobrze, dobrze.
Pa, pa, pa. Harambe, harambe. Wygrał. Wygrał. Harambe. King Kong. King Kong, moi drodzy, zwyciężył tą walkę. Nierówna była trochę, nierówna. Ale jednak. To na zakończenie zróbmy jeszcze taką, bo ja nie wiem, co oni robią. To są jacyś rakietowi. To są jacyś rakietowi. Tu jest jakiś slow-mo. Nie wiem, o co chodzi. Tu jakieś baby, które będą latać dziwnie. I chłopy z parasolami. Uwaga, go. Nie wiem, co tu się stało.